Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. W tej chwili oglądacie obraz programu VocoScreen angielski, ale mam go po polsku w Linuxie Manjaro. Jest to wersja 3.5.0 i nawet powiem szczerze, idzie to fajnie. Dobrze, zminimalizujmy sobie. Zobaczmy, co mamy z aktualizacji. To sobie tam chodzi, sprawdzanie aktualizacji. Powiem szczerze, działam od 3-4 dni na Linuxie Manjaro i fajnie to chodzi. Powiem szczerze, nawet nie byłem zaskoczony, że mogą być takie fajne efekty. No, w pełni zaktualizowany. Weźmiemy sobie terminal. Ja z komend, które pamiętam do Manjaro, to jest jeszcze z roku 2011, gdy chodziłem, już kończyłem szkołę zawodową, ale wtedy z kolegą już działaliśmy na Manjaro. On miał laptopa Samsunga R coś tam z Linuxem Manjaro wtedy. Czy tam, nie, dobrze pamiętam. I to komenda to było sudo pyman nie, z dłużej to się pisało s i to chyba było polecenie aktualizacji listy pakietów. Zaraz zobaczymy hasło. Hasło się walnąłem. Zobaczymy teraz. Niestety, zobaczcie jeszcze ponownie. Wiecie, jak się pisze szybko? Tak, synchronizowanie baz danych z pakietami. Aha, czyli jednak to jest synchronizacja. Pakietów. I on tam sobie działa. Kurde, wiedziałem, że. Powiem wam szczerze. Wiedziałem, że. Zaraz sobie zobaczę, kiedy tak dokładnie wyszedł Linux Manjaro. O, widzicie, jak to się szybko zrobiło? Nie, dobrze. 10. pierwsze wydanie 10 lipca 2011 roku. To my wtedy jeszcze korzystaliśmy z tego, pamiętam. No, oczywiście już byliśmy po zakończeniu szkoły zawodowej, ale jeszcze się spotykaliśmy czasem na małego browara i tak dalej. Już korzystał z Linuxa Manjaro wtedy. To było 14 sierpnia. I mój kolega, był bardzo tym Linuxem zadowolony, że co on tam nie umie i tak dalej. Czy trafiłem? Proszę bardzo, NeoFetch. I mamy tutaj Linux Manjaro x86-64. Płyta główna to Z490 Gaming X. Kernel 6.1.21-1 Manjaro. No. No i pakiet to jest 1306 pakietów Pacman. Shell Bash 5.1.16, to jest rozdzielczość ekranu XFC 418 WHM
XMWM4. No i tutaj możecie sobie poczytać. To jest ten Intel i9 10900 10 rdzeni 20 wątków pręd. O Jezu, taktowanie maksymalnie 5 GHz 200 Hz. Czy tam MHz. GPU ATI Radeon RX 580. Ja mam wersję 580. Druga karta graficzna AMD ATI Radeon Pro W6400. Używane obecnie 2693 megabity, czyli 2 giga RAMu używa obecnie z 32 gigabajtów. No. Jest to potężna maszyna. Mój superkomputer jest bardzo potężnym sprzętem. A po prostu chciałem użyć czegoś nowszego niż Ubuntu, które miało z Bluetoothem problemy. To niesamowite. Powiem wam szczerze, i tutaj właśnie wiecie, to głównie ja też powiem wam szczerze, głównie tutaj sobie coś wam pokażę, jak zmienić sobie rozkład ikon w menu. I tu macie, pokaż jako listę, jako drzewo i tak dalej. O, tak to się zmienia. Zobaczcie, i tu mamy, o, tak to wygląda. Ajajajaj, to mnie nie chce. Teraz powinno się wyświetlić. O. Macie w ten sposób właściwości, bierzecie jako listę, zamykacie. Wam się wyświetla lista. Właściwości i jako ikony. O. Wygląd, tu możecie sobie okrągły obraz zrobić, bla bla bla, i tak dalej. Zachowanie, tu macie różne przełączanie. Tu macie wyłącz, wyłącz i tak dalej. Jest tego bardzo dużo i powiem szczerze, ja w sterownikach nie grzebię. Powiem wam szczerze, moi mili, ja w sterownikach nie grzebię od systemu, bo przyznam się, ale już go zwaliłem raz. Zaraz ktoś powie, Piorun, ty zwaliłeś Manjaro? Powiem szczerze, niestety, ale tak. To chyba tutaj było. Edytor ustawień, poczekajcie. Edytor ustawień, sprzęt, sprzęt, sprzęt. Tu mamy sprzęt. System, to, ale tu nie ma tego, co ja bym chciał, to będzie pewnie tutaj. Edytor ustawień, nie, to nie będzie tutaj. O, wiecie, powiem wam szczerze, że czasem do czegoś się naprawdę dokopać, to trzeba sobie dobrze tak naprawdę pochodzić. Sprzęt, klawiatura, zasilanie, nośniki, wymienię z... Nie, to nie tu. Naprawdę musicie sobie nieźle pochodzić i poszukać. Ale tu jest. Ustawienia Manjaro, konfiguracja sprzętowa i mamy. To tak, porąbałem sterowniki, bo doinstalowałem wszystkie i system stanął dęba po prostu. Zaraz ktoś powie, Piorun, ty zwaliłeś? Tak, po prostu powiem szczerze, nie wiedziałem, że... O! Nieznane. Ale pewnie, powiem szczerze, że w przyszłości się pojawią do wszystkiego tutaj dosłownie sterowniki. Bridge, mass controller, no to to jest wszystko, działa. Multimedia działa. Jest. HDMI jest. Widzicie, jest sterownik do zintegrowanego układu graficznego Intela. Networks jest, sterowniki. Communication jest. Display to mamy. Display mamy. Proszę bardzo. Sensible controller mamy. Signal Processing Controller jest. Memory Controller jest.
Więc moi mili, widzicie, mamy wszystko. Tak naprawdę, co jest nam potrzebne do działania. I tutaj po prostu powiem wam szczerze, nie radzę, żebyście przestawiali cokolwiek, bo możecie sobie burdelu niesamowitego w systemie narobić. Więc ja tutaj zakończę po prostu i tyle. I tak to wygląda. I powiem wam szczerze, moi mili, odpalimy sobie Eurotraka. Jak ja kocham Eurotraka. Zobaczcie, jaki wali FPS. 1000 klatek na sekundę prawie. No ja mam dwie karty graficzne, więc weźcie to pod uwagę. Ale za chwilę to się zmieni, bo będziemy grali. Powiem szczerze, działam na sterownikach Open Secure, więc może być różnie. Raz system może dobrze działać, a raz może w ogóle menu start nawet się nie pojawić. Jesteśmy na autostradzie. Więc zobaczcie, 96 klatek. Słuchajcie, u mnie gra delikatnie, bardzo delikatnie się, jakby to powiedzieć, może ciąć, ale wy będziecie widzieć to dobrze, dlatego że działa Voco Screen w tle. Teraz sobie sprawimy ustawienia graficzne, czy są takie jak zrobiłem ostatnio. Tak, wyłączona jest domyślna i zresztą widzicie sami. Się przejedziemy kawałek. I naprawdę na Manjaro, powiem szczerze, Manjaro ma nowsze pakiety i działa w trybie rolling, czyli system jest cały czas aktualizowany. Nie są wydawane, jak to się mówi, wersje, jak w przypadku Ubuntu, że jeżeli dostaniecie wersję 23. coś tam, to najlepiej by było po prostu postawić cały system od zera. Wtedy macie pewność, że wszystko będzie działało doskonale, bez żadnych problemów. A tutaj to ja mam pewność, że panowie z... I sobie włączyliśmy tempomat, że panowie z Archa dali z siebie wszystko i powiem szczerze, wszystko to dobrze działa. Miałem obawy przed zainstalowaniem właśnie Manjaro, dlatego że nie byłem pewien, co może się tu odwalić. Raz przyszedłem z pracy i po prostu wiecie, no wpisałem hasło standardowo i menu start w ogóle nie chciało się wyświetlić, w ogóle cały pulpit, nic w ogóle. Ale to było normalne do przewidzenia, dlatego że działam na sterownikach Open Secure i nie wszystko zawsze może działać doskonale. Słuchajcie, ja testowałem Maboxa i Mabox na Open Secure'owskich w ogóle nie chciał działać u mnie, ale na zastrzeżonych to latał jak głupi, a Manjaro przypadło mi do gustu dlatego, że na Open Secure'owskich sterownikach działa bardzo dobrze i nic na razie się nie dzieje. Mam nadzieję, że panowie z Archa sobie obejrzycie ten mój film, zobaczycie jaką mam konfigurację i tak dalej i sobie weźmiecie po prostu ogólnie zrobicie lepsze jeszcze bardziej sterowniki, żeby to wszystko działało doskonale. Ale powiem szczerze, nawet jak nagrywam teraz ekran cały dla was, pulpit razem z grą, to powiem szczerze, że jestem miło zaskoczony, że to wszystko działa, ja to wszystko widzę. Jest fajnie, powiem szczerze. Więc widzicie, jadę sobie, mamy 81 na godzinę. Zapomniałem, że tu trzeba zjechać. Powiem wam szczerze.
No i powiem szczerze, że Linux Manjaro to naprawdę przypadł mi do gustu. Mamy 84 klatki, więc... Powiem szczerze, jestem miło zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że... Patrzcie, teraz prawie 92 klatki były. Jestem miło bardzo zaskoczony, bo nawet bym nie podejrzewał, że na Manjaro będzie się tak mi fajnie, bardzo płynnie grało. ...91 klatek, ale to się zmienia cały czas. Sobie tu staniemy. Wiem, że jest to miejsce niedozwolone, ale wiecie, ja tak chciałem wam tylko pokazać, jak gra cała gra chodzi. O, no i powiem wam szczerze, że no naprawdę nie spodziewałem się, że po prostu będzie to tak doskonale działać. Jestem miło zaskoczony, bardzo miło jestem zaskoczony, że po prostu system operacyjny bardzo dobrze działa i tu mamy po prostu wszystko zainstalowane, boxes, bo będę chciał sobie zrobić wirtualizację i uruchamiać na komputerze różne Linuxy, a to dopiero się do tego przygotowuję i tak ogólnie na tym systemie będę też fanfiki MLP nagrywał, więc może być ciekawie. Może być, przepraszam, wyłączyłem, może być ciekawiej, no mamy kategorię, dźwięk, wideo, wszystko. I powiem szczerze, może niektórych rzeczy nie ma po prostu. Ale dyski GNOME sobie zainstalowałem, bo to jest też bardzo przydatne. Mapy, to się... Jeżeli uważacie, że wiecie mapy, to się wam nie przydadzą, to jesteście dosłownie w błędzie, bo się... O, właśnie nie uruchomiłem. Aha, kliknij przycisk nowa, aha, to w ten sposób działa, fajne te notatki, dobra, wiem, że działają, pomoc i tak dalej, powiem szczerze, że naprawdę, o, wskazania czujników, zobaczmy sobie czujniki, AMD GPU 100, 48 stopni, zobaczymy sobie Wi-Fi, 42 stopnie, NVMe, czyli dwa dyski, Composite, no ładnie, niezłe temperatury, nawet nie jest tragicznie, tu mamy ładne też, AMD GPU 500, czyli to jest mój RX 580. Nieźle. Powiem szczerze, 40 stopni jak na taką kartę to praktycznie nie jest żadna temperatura. A weźcie pod uwagę, że w Linuxie to i tu ten procesor mamy. Zobaczcie. Nie jest tragicznie. 40 stopni to dla tego procesora to po prostu jest śmiech. TM53, NVMe 900, sensor 1.2. Nie jest źle. I AHCPI. Nie jest tragicznie, powiem szczerze. Powiem wam po prostu naprawdę szczerze, że na Open Secure'owskich ustawieniach to ja nawet się nie spodziewałem, że ten system będzie fajnie działał. Mam tu OBS-a, ale OBS-a to będę musiał dopiero, moi drodzy, przystosować do działania. Na razie pokazywałem wam taki prosty VOX screen, który działa, po prostu działa na tej wersji systemu, działa na Ubuntu nie chciał mi działać, na Mincie działa, na Maboxie działa, ale na Ubuntu nie chce. Tam cały czas są jakieś, gryzie się, program gryzie się z GNOME'em. Z GNOME'em 43 się gryzie niesamowicie.
Więc mamy tu w sklepie oprogramowania bez linku, naprawdę to można tutaj skonać podczas przeglądania tego. O, powiem wam szczerze, że jestem miło zaskoczony system. Co my tu mamy w systemie? Gepartit, Boxes, Manjaro Hello. Mamy tutaj menadżer zadań. No zobaczcie, tak to wygląda. Nie jest źle, nie jest źle. Ale jestem naprawdę, powiem wam szczerze, bardzo miło zaskoczony. Time shift. Od razu zrobię wam film o tym. Time shift służy do wykonywania kopii zapasowej całego systemu Linux. Proszę, na przykład teraz sobie utworzymy migawkę. W razie, jakby wam się system wyłożył, klikacie sobie daną migawkę, klikacie przywróć i postępujecie dalej według właśnie instrukcji i system wam powróci do punktu sprzed awarii. A ja jeszcze mam, zobaczcie, że mam Ubuntu 22.4, zachowałem te backupy. Tak sobie dla... Wiecie, zachowałem, ale tu już mam cały czas już Manjaro. I naprawdę, powiem wam szczerze, powinniście używać TimeSwifta. On nie tworzy wam kopii, zapasowych plików. Ja czegoś takiego nie robię, bo ja sobie to robię na bieżąco non-stop. Mam tu kilkanaście dysków. To jest tylko na muzykę dysk. Tu mam magazyn. Tu mam media. Tu mam gry, tu mam OneTouch, który jest takim jakby serwerem, na którym wszystko trzymam. Tak naprawdę. I ten program, TimeSwift, uratuje wam nieraz dupę dosłownie. Ja powiem szczerze, apel mój do wszystkich nowych użytkowników Linuxa i tych, którzy obecnie na nim działają, używajcie TimeSwifta, bo to nieraz wam uratuje dupę. I to mówię nie jako nowy użytkownik Manjaro, tylko jakiś stary, zwyleniały użytkownik Linuxa, który już od kilkunastu lat działa na nim. No. No dobra, to więc omówiliśmy sobie większość sprawy. Tu mamy oczywiście Steama. Wszystko tutaj działa, zobaczcie, mam wszystko ładnie ten. Nie ma tu z niczym problemu. Więc jest fajnie. Tu mam sobie, przechwytuję obraz całego ekranu, jak sobie chcę zrobić screena, na przykład zrobimy sobie przykładowy. O. Dziękuję. Właśnie zrobiliśmy cały zrzut ekranu. I powiem wam szczerze, że jestem miło zaskoczony. No dobra. To byłoby na tyle. A, bo mam włączony. To byłoby na tyle. Trzymajcie się i na razie.